Witam spacerowiców. Szanowni Państwo, jeszcze słowem wstępu chciałbym poprosić o przesunięcie się, kto może, na prawą stronę. Tutaj z mojej lewej można przejść po prostu na drugą stronę górki. No wiem, że dzisiaj będzie ciężko, bo takie, a nie inne warunki atmosferyczne, ale co to dla nas. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj dwa powody do radości, ale myślę, że powinniśmy powiedzieć brawo my! Szanowni Państwo, od tygodnia spacerujemy po Poznaniu oraz w innych miastach Polski. Polacy spacerują w celu, albo w trzech, dla trzech powodów. Pierwszym jest weto, drugim weto, a trzecim weto. Dlatego dzisiaj prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda zadeklarował, że zawetuje dwie ustawy, a podpisze jedną z nich. Dla mnie to jest taka sytuacja, jakbyśmy byli w trakcie meczu, tak? Że padły dwa gole, jeden padł teoretycznie. Ale my, jako suweren, jesteśmy sędzią. I mówimy, że ten gol się nie liczy. I oczekujemy wyniku tego spotkania 3-0. Jeszcze jeden! Dlatego idziemy dalej, będziemy spacerować, żeby te trzy cele naszego spaceru zostały osiągnięte. Szanowni Państwo, zanim się przywitamy, chciałbym, żebyśmy gorącymi brawami przywitali mojego siostrzeńca Filipa Wiśniewskiego, który będzie nas tu chronił pod parasolem. Teraz jest takie pytanie. Zastanawiam się, czy nasze typowe przywitanie dzisiaj się uda w takich warunkach i czy jesteście w stanie zamknąć parasole tak, żeby sobie oczy nie wydłubać? Spróbujemy? Pięknie. Wszystkie parasole! Wszystkie parasole! Przepraszam, bo po prostu. Oczywiście. Sprawiedliwość. Po prostu mam kartkę z różnymi rzeczami napisanymi, boję się, że mi się porozmazuje i zapomnę, ale najwyżej będziemy improwizować. Co to dla mnie? Okej. Zatem rączki do góry, szanowni Państwo.
I najpierw na próbę. Witamy! Jeszcze raz. Synchronizacja. Witamy! Witamy pracowników... Przepraszam. Witamy prawników i prawniczki. Witamy lewaków. Witamy prawaków. Witamy centraków. Witamy wegetarianki. Witamy rowerzystki. Witamy dziennikarzy. Witamy telewidzów. Witamy internautki. Witamy starych. Witamy młodych. Witamy wykształciuchów. Witamy starszych. Witamy głosujących. Witamy niegłosujących. Witamy ogrodników. Witamy urzędniczki. Witamy policjantki. Witamy Polaków. Witamy Wielkopolan. Witamy Poznaniaków. Witamy Europejczyków. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz trzeci. Po raz czwarty. Po raz piąty. Po raz szósty. Po raz siódmy. Po raz ósmy. Brawo Parna! Jeszcze w skrócie regulamin. Oczywiście flagi i emblematy takiej czy innej partii zostają w domu. Nie używamy wuwuzeli, nie krzyczymy, nie buczymy. Wołamy hasła pozytywne typu chcemy weto! Chcemy weto! Chcemy weto! Albo trzecie weto! 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 Nie używamy mowy pogardy. Ratownicy medyczni, w razie czego, są tu po mojej lewej, zaraz obok ekranu. Brawo, medycy! Osoby porządkowe są ubrane oczywiście w kamizelki seledynowe. Brawo, osoby porządkowe! Oczywiście wydarzenie ma charakter spontaniczny, dlatego wszystkich prosimy o ostrożność. Są tu młodzi, starsi i tak dalej. Organizatorem tego wydarzenia jest każdy jego uczestnik. Wczoraj w tymże miejscu, szanowni państwo, uczestników naszego spotkania było 15 tysięcy! Brawo! Cieszę się, że są z nami dzisiaj również posłowie i politycy lokalni. Mam nadzieję, że nie brali notatników, bo by im zamokły i mogliby zapomnieć, co będą mówić tutaj po Wielkopolanie, ale mam nadzieję, że mają dyktafony i będą nagrywać, żeby wiedzieć, co później pisać w programach. Szanowni państwo, głos mają Wielkopolanie, także póki to wydarzenie nazywa się Łańcuch Światła, to tak zostanie. Głośniej! Głośniej? Dobra, to proszę te 2000, co są po mojej lewej, żeby obeszły arenę i tam jest jeszcze trochę miejsca. 2000 nie musi przenieść. Szanowni państwo, okej. Okay. Kto się zgadza na taki regulamin, poproszę o podniesienie ręki. Parasol. W porządku. Optyczna. Tak jest, optyczną większością. Regulamin uznaję za przyjęty. Po 10 minutach ciszy poprosiłbym o
nieintonowanie hymnu, hymn zostanie zaintonowany ze sceny, żeby było synchronicznie i pełną piersią. A teraz, żeby już nie przedłużać, oddaję głos pierwszemu gościowi. Dzisiaj najwięcej głosów zabiorą eksperci, politolodzy i prawnicy, ponieważ sytuacja wymaga refleksji i szczególnego omówienia. Dlatego oddaję głos. Bartłomiej Przymusiński, sędzia i członek Stowarzyszenia Justycja Polska, od którego poszła pierwsza iskra łańcuchu światła. Brawo! Dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj tak licznie. Franek poprosił mnie, żebym powiedział kilka słów o trzeciej ustawie, tej, która nie została zawetowana, co do której powiedziano, że będzie podpisana, ale uważam, piłka jeszcze cały czas jest w grze. Ja, mówiąc o tych trzech ustawach, porównałem je do trzech wyroków, które wydano na polskie sądy. Te trzy wyroki to były dwa wyroki śmierci i jeden wyrok bardzo ciężkiego więzienia. Te dwa wyroki śmierci już wiemy, że nie będą podpisane. Bardziej na głowę. Ale ta trzecia ustawa to jest wyrok ciężkiego więzienia, który może skończyć się też śmiercią. Dlaczego? Ta ustawa dotyczy tych sądów, do których wszyscy, którzy mają swoje sprawy, codziennie przychodzą. Ta ustawa będzie dotyczyła prezesa sądu na Młyńskiej, prezesa sądu na Hejmowskiego, prezesa sądu na Trójpolu. Na mocy tej ustawy w Warszawie minister sprawiedliwości będzie mógł podjąć decyzję, iż bez żadnego powodu wszystkich prezesów w całej Polsce, czy w Grodzisku, czy w Nowym Tomyślu, czy w Poznaniu, odwołuje i powołuje nowych. Nowych, co do których w ogóle nie będzie musiał się pytać o zdanie sędziów. Dotychczas przepisy mówią w ten sposób, że jeżeli chce powołać prezesa sądu, to musi zapytać się o zdanie sędziów w tym sądzie, w którym ten ktoś ma być prezesem. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to zdanie sędziów w tych sądach w Grodzisku, właśnie w Nowym Tomyślu, w jakimkolwiek wielkopolskim mieście, czy w Poznaniu nie będzie się w ogóle liczyło. Będzie możliwe, że tym prezesem zostanie osoba przywieziona w teczce z Warszawy. Tak samo będzie z odwoływaniem prezesów. Obecnie, jeżeli minister chce odwołać prezesa sądu, to jest ograniczony kilkoma przesłankami wpisanymi w ustawę. I jeżeli sprzeciwi się temu Krajowa Rada Sądownictwa, uznając, że tak naprawdę te przesłanki nie mają miejsca, to może zablokować odwołanie prezesa. A prezes mógłby być odwołany choćby za to, że stawia opór ministrowi w pewnych kwestiach, gdzie minister chciałby mieć nacisk. W tej ustawie, którą prezydent zapowiedział, że chce podpisać, jest takie rozwiązanie, że opinia Krajowej Rady Sądownictwa nie będzie się w ogóle liczyła. A to oznacza, że będzie minister mógł dowolnie wszystkich prezesów odwołać przez 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy bez żadnego uzasadnienia. Później będzie mógł ich odwoływać, teoretycznie będąc ograniczony kilkoma powodami, tylko że nikt nie będzie go w stanie skontrolować z tego, czy te powody rzeczywiście istnieją. Na mocy tej ustawy w 6 miesięcy od wejścia w życie każde stanowisko funkcyjne w sądzie będzie mogło być przez ministra lub prezesów, którzy dostaną takie zadanie, wymienione. To znaczy wszyscy sędziowie, którzy pełnią różne funkcje przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących, idąc na sam dół, będzie mógł być taki sędzia odwołany i powołany nowy. Kolejną kwestią jest również wpływ ministra na wizytatorów. Wizytatorzy to są sędziowie, którzy sprawdzają, czy inni dobrze pracują. Po
jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, minister sprawiedliwości będzie mógł sprzeciwić się temu, żeby sędzia, który jest wysunięty na taką funkcję, tę funkcję objął. To są najważniejsze i najgroźniejsze rzeczy w tej ustawie. Oczywiście weto co do dwóch ustaw, o których mówiliśmy, to jest dużo, ale ta trzecia ustawa dotyczy przecież właśnie tych sądów, które są najbliżej nas. Myślę, że nikt z nas nie uważa, żeby było tak, że minister nie ma żadnego udziału w powoływaniu lub odwoływaniu prezesów. W demokracji to jest dopuszczalne, żeby minister miał tutaj udział, ale nie może to być głos, nie może to być sytuacja, w której nie jest uwzględniany głos trzeciej władzy, władzy sądowniczej. Powinno być tutaj równoważenie, natomiast ta ustawa prowadzi do zachwiania proporcji. Minister nie będzie miał żadnych ograniczeń i tak naprawdę będzie możliwe odwoływanie prezesów w sposób nieskrępowany. Tyle wam chciałem powiedzieć na temat tej ustawy. To są najważniejsze rzeczy, ale wejdźcie też na profile Stowarzyszenia Justicja. Tam wyjaśniamy szczegółowo, na czym to polega. Na naszej stronie internetowej jest bardzo długa opinia do tej ustawy, jest pakiet poprawek. Jeżeli będziecie chcieli, to możecie tam zasięgnąć pełnej wiedzy. A teraz jeszcze chciałem powiedzieć, że wam bardzo za te wszystkie dni, które się gromadziliśmy w miastach całej Polski, dziękuję. Dzień dobry wam wszystkim. Monika Franskowiak, sędzia z Poznania. Na początku chciałam się dołączyć do podziękowań, które złożył wam Bartek i chciałam wam przekazać, że sędziowie z całej Polski prosili, żebym wam pogratulowała, bo robiliście wrażenie na całej Polsce. Dziękujemy wam bardzo. I przy okazji jeszcze kontynuując te podziękowania, chciałam tylko powiedzieć, że my wszyscy czujemy, że zaciągnęliśmy ogromny dług u państwa i myślę, że dla coraz większej rzeszy sędziów jest oczywiste, że musimy otwierać się w stosunku do obywateli i nie być tak hermetyczni, nie pozostawać w swoich kokonach, tylko stać się bardziej ludzcy i rozmawiać po prostu z wami, bo wy chcecie tego słuchać. Co do samej ustawy, do której pan prezydent powiedział, że zamierza ją podpisać. Chciałam powiedzieć, że ona też stanowi poważne zagrożenie naruszenia podstawowych praw każdego z nas. Dlatego, że przewiduje dokładnie te rozwiązania, które obowiązywały przed 89 rokiem. To jest po prostu niesamowite, że po 25 latach cofamy się tak bardzo wstecz. Mogę coś pani powiedzieć? Tak? Mam 75 lat. Dobrze. 60 lat małżeństwie i nigdy ze sądem nie miałem nic wspólnego. Niech mi pani powie, co to takiego wielkiego jest? Przepraszam bardzo, ale myślę, że większość z państwa nie słyszy, tutaj jeden pan do mnie się zwrócił. Ze sądem nie miałem nic wspólnego. Zawsze chciałem się dorwać, żeby... Ja po prostu będę tam tłumaczyć. Dobrze. Wracając do samych tych rozwiązań w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Tak jak powiedział Bartek, największym zagrożeniem jest to, że pełną decyzyjność w zakresie powołania, odwołania prezesów będzie miał minister sprawiedliwości. Tak więc bez żadnego powodu może każdego ministra w każdym sądzie w Polsce odwołać. Oczywiście ta ustawa sama w sobie nie wskazuje, że będą tutaj naciski, natomiast łatwo sobie można wyobrazić, jak to będzie wyglądało, mając też na uwadze dotychczasową praktykę ministra sprawiedliwości w tym zakresie, bo wiemy, że już w stosunku do sędziów, którzy wydawali orzeczenia, które nie spodobały się ministrowi sprawiedliwości, są wszczęte postępowania
karne nawet. Tak więc praktyka ministra sprawiedliwości wskazuje, że nie możemy liczyć na to, że jego zapewnienia co do tego, że tutaj pełna trójpodział władzy będzie zachowany. I na przykład taka sytuacja. Ministerstwo Sprawiedliwości cały czas powtarza, że będzie w końcu wprowadzony losowy przydział spraw. Rzeczywiście takie rozwiązanie przewiduje ta ustawa, ale jest też przewidziana furtka, bo oto na tak zwanych dyżurach weekendowych sędziowie już bez tej losowości będą mieli przydzielane konkretne sprawy, więc w sytuacji, kiedy prezes jest dyspozycyjny wobec ministra sprawiedliwości, a to prezes decyduje, kto taki dyżur sprawuje, no to łatwo tutaj o nadużycia i takie na przykład sterowanie postępowaniem przygotowawczym i wystąpieniem z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, żeby trafić na tego dyspozycyjnego sędziego, który, proszę Państwa, większość z nas nie będzie dyspozycyjna, ja wierzę w nas sędziów, ale nie łudźmy się, tacy sędziowie też mogą się zdarzyć i wiemy, na przykład przykładem jest obecny wiceminister sprawiedliwości, mówię to z dużą przykrością, pan Łukasz Biebiak. Więc wiemy, że no nie każdy z nas jest bohaterem i może się zdarzyć, że taki sędzia dyspozycyjny będzie orzekał zgodnie też z poleceniem prezesa, który z kolei będzie w pełni zależny od ministra sprawiedliwości. Ale to jest na przykład sprawa karna. Ja jestem na przykład cywilistką i powiedzmy, że pan Zenek wybuduje dom dla kolegi posła partii rządzącej, a ta osoba, której wybudował dom, stwierdzi, że no nie zapłaci wynagrodzenia, bo w sumie to ten dom wcale tak dobrze nie został wybudowany i zapłaci mu zamiast 300 tysięcy 200 tysięcy i tyle. Sprawa trafia do sądu, ja prowadzę postępowanie i w niepokojący sposób przychylam się do wniosków dowodowych tegoż budowlańca. I nagle oto okazuje się, że w innym wydziale tego sądu są duże braki kadrowe i pan prezes woła mnie do swojego gabinetu i mówi, no niestety koleżanko, ale jest taka sytuacja, że musimy panią przesunąć do innego wydziału. Nic na to nie poradzę i ja po prostu muszę porzucić tę sprawę, a tę sprawę dostaje inny sędzia. Więc i to są takie sytuacje, które miały miejsce przed 89 rokiem i myślę, że jest duże zagrożenie, że to się może teraz powtarzać, tym bardziej, że tak jak powiedziałam wcześniej, no praktyka ministra sprawiedliwości wskazuje na to, że on raczej tej swojej władzy będzie nadużywał i te nadużycia mogą się zdarzyć. To tak bardzo pokrótce. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wam bardzo. Bądźcie czujni, czytajcie, co się dzieje, słuchajcie, czytajcie ustawy. Dziękuję wam bardzo. Dobry wieczór. Nazywam się Maciej Gutowski, jestem dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Bardzo dziękuję, że mogę jeszcze raz kilka zdań do Państwa powiedzieć. Ja spróbuję trochę bardziej optymistycznie, bo myślę, że są dziś pewne powody do radości. Adwokatura nie jest przeciwna zmianom wymiaru sprawiedliwości. Jest za zmianami, ale za zmianami nie dla ministra, ale dla obywatela. Chcę wam powiedzieć jedno. Nasze opinie, sam je sporządzałem, do tych trzech ustaw lądowały w śmietniku. Nasze uchwały lądowały w śmietniku. Felietony, wypowiedzi medialne lądowały w śmietniku. Proces legislacyjny, szybka nocna ścieżka
wykluczał konsultacje społeczne. Dlaczego o tym mówię? Bo gdyby nie państwo, gdybyśmy się tu nie zebrali, gdyby nie państwa determinacja, siła i odwaga, nasze ustawy, nasze uchwały byłyby w śmietniku. A tak przynajmniej dwa z tych projektów wylądowały tam, gdzie ich miejsce, czyli właśnie w tymże śmietniku. Dziękuję i brawo dla państwa. Ale też są dalsze powody do radości i do braw. Uważam, że brawa należą się Prawu i Sprawiedliwości, bo nikt tak nie wyhodował społeczeństwa obywatelskiego jak oni. Dziękujemy! 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 Brawa należą się pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, bo przed przedwczesną telewizyjną ocenę konstytucyjności trzech ustaw odebrała prezydentowi drogę łatwiejszą skierowania do Trybunału. Brawa wreszcie należą się legislatorom Ministerstwa Sprawiedliwości, bo skonstruowali takie trzy ustawy, że nawet wywodzący się z tego ugrupowania prezydent nie mógł ich podpisać. Brawa należą się wreszcie Sejmowi i Senatowi za to, że głosowali nad dwoma różnymi projektami, wykluczając możliwość ich podpisania. Ale tak poważnie, brawa należą się prezydentowi. Żeby włączać się, aktywnie patrzeć, żeby zmiany, które będą proponowane, były rzeczywiście zmianami dla obywatela. Żeby wyłączyć możliwości przedłużania postępowań, uprościć procedury, zlikwidować formularze, dać szansę ludziom stanięcia przed sądem nie tak władczym, nie tak trudnym, nie tak niezrozumiałym, tylko przyjaznym i otwartym. Żebyśmy wiedzieli, że te sądy utrzymywane z naszych podatków są dla nas i że płacąc podatki mamy prawo oczekiwać, że nie musimy płacić potężnych pieniędzy za wszczęcie sprawy, tylko na to są właśnie przeznaczane podatki. Chciałbym, żeby na tym się skupiło Ministerstwo Sprawiedliwości, na tym się skupił Sejm i Senat i większość rządząca, żeby obywatelowi przed sądem było łatwiej. A ministrowi może być trudniej, bo za to go państwo utrzymujecie. Dziękuję bardzo. A teraz, szanowni państwo, bardzo chciałbym przywitać mojego kolegę, z którym na co dzień działamy w takim małym think tanku miejskim, który się nazywa Centrum Otwarte. Szanowni państwo, krytyk architektury Jakub Głaz, brawo! Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Wspaniale, że jesteśmy tutaj razem, jesteśmy wspaniali. Przez te 7 dni, a właściwie jeszcze więcej, bo od zeszłego czwartku dokonaliśmy cudu, pokonaliśmy lenistwo. Przyszliśmy wreszcie, zagłosowaliśmy rogami.
odświeżyliśmy pamięć, odświeżyliśmy sobie wszystkie zwrotki hymnu narodowego. Ale, proszę Państwa, to jest dopiero początek. Nie stracimy tej energii, którą w tej chwili zgromadziliśmy tutaj i której jesteśmy cały czas zakładnikiem, ponieważ mamy przed sobą mnóstwo pracy do wykonania. Na razie fizyczna praca, przyjść, zapalić światełko została wykonana. Ale w tej chwili musimy pomyśleć także o tym, co będzie później, bo cały czas brakuje perspektywy, brakuje powiedzenia tego, co będzie, kiedy sytuacja wreszcie wróci do normalności. I to jest bardzo ważne, ponieważ w trakcie tych wszystkich spotkań wybrzmiały takie głosy, bardzo ważne głosy, które mówiły o wrażliwości społecznej, które mówiły o tym, że wiele rzeczy zaniedbaliśmy albo wiele rzeczy nie zobaczyliśmy. Wcześniej publicyści i politycy mówili, byliśmy głupi. Tak więc zadbajmy o to, żebyśmy teraz nie byli głupi, żebyśmy to światło, które zapalaliśmy każdego dnia, nieśli dalej. Czytajmy książki. Oglądajmy mądre filmy, rozmawiajmy ze sobą, organizujmy się w różnych grupach, edukujmy nawzajem, ponieważ tego mądrości cały czas nam najbardziej brakuje i myślę, że wtedy będziemy w stanie stworzyć nową, niepodzieloną, o wiele lepszą niż dotychczas Polskę. Tak więc dzisiaj, proszę Państwa, kończymy to oświecenie za pomocą latarek, świeczek czy też komórek i zacznijmy pracować nad oświeceniem innego rodzaju, oświeceniem, które zaprowadzi nas do o wiele lepszej rzeczywistości niż ta, w której w tej chwili żyjemy. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Agnieszka, mam 23 lata. Przez ostatnie dni chodziłam po ulicy z kartką A4 z napisem zapytaj mnie, co robię o 21. Wczoraj przez pół godziny musiałam tłumaczyć komuś i udowadniać, że to prawda, co dzieje się w Poznaniu. Ktoś pytał mnie, skąd w ogóle wziął się ten franek? Kto go opłaca? Skąd ma mikrofon? Ile płacimy tym ludziom, którzy pilnują porządku? Uwierzył mi, że to są zwykli ludzie, którzy mieli odwagę i chęci zorganizować się i zrobić coś dla dobra wszystkich. Osobą, która zadała mi pytanie, co robisz o 21, była młoda kobieta. Odpowiedziałam, że idę do Parku Mickiewicza. Zapytała, czy tam jest jakaś impreza. Dzięki Wam, dzisiaj nikt już nie zadawał mi takich pytań i wszyscy wiedzieli, dokąd idę i wiedzieli po co. Spotkałam wielu ludzi, którzy mówili mi, że ich to nie dotyczy, że ich nie interesuje polityka. I to właśnie ustawa o sądach powszechnych przekonywała ich, jak bardzo te zmiany mogą ich dotknąć i jak bardzo to może wpłynąć na ich życie. Dlatego ta ustawa jest bardzo ważna i nie możemy teraz przestać. Osobami, które głosowały na PiS. I to
to nie są osoby, które są tak mało inteligentne, że oglądają TVP. To są osoby, które mają swoje poglądy, mają swoje zdanie, które chciały ze mną rozmawiać, które chciały mnie wysłuchać. I my też powinniśmy tych osób wysłuchać. Powinniśmy rozmawiać ze swoim kuzynem, który głosuje na PiS. Powinniśmy dzielić się z ludźmi wiedzą, którą zdobyliśmy tutaj, na temat tego, jak działają ustawy, jak to prawo wpływa na nasze życie. Powinniśmy im mówić, że jeśli zbierzemy się w grupę, to nasz głos zostanie usłyszany i zrobimy coś razem dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają taki sam pomysł na edukację, jak my. Też, że fajnie, że protestujecie, ale ja dzisiaj idę do pracy. Ale ja jutro wstaję o 6 rano do pracy. My też! Ja też. Dlatego myślę, że dobrym pomysłem jest na przykład inicjatywa wywieszania flag. Na ulicy w ogóle nie widać tego protestu i ktoś może powiedzieć, że nic się w Polsce nie dzieje. Dlatego wywieźmy te flagi. Dzisiaj świętujemy, że władza nas zauważyła i że mamy te dwa weta. A więc niech ludzie też zauważą, że to nie jest jakaś masa ludzi kłócących się ze sobą, ani partie opozycyjne, które strajkują, tylko to jest ich sąsiad, to jest ich koleżanka z pracy. Pokażmy to, że tu jesteśmy. Jeśli jest coś, co chcielibyście zrobić, jakaś pokojowa rzecz, jakiś gest, na przykład wydrukowanie plakatu o konstytucji i powieszenie go u siebie na klatce schodowej, to nie czekajcie, aż ktoś założy takie wydarzenie na fejsie. Po prostu zróbcie to i nie czekajcie, aż ktoś da wam na to pozwolenie. Zróbcie to po prostu tak jak Kaczyński. I uważam, że to nie chodzi o to, że potrzebujemy nowych rządów, nowych partii, parafrazując poetę, nowych rewolucji. Chodzi o to, żeby nam po prostu na sobie nawzajem zależało i na naszym kraju. Dziękuję. Dzień dobry wieczór. Witam obywateli Poznania, Wielkopolski i Polski. Witam wszystkich moich bliskich, nieznajomych. Bliskich, dlatego że wszystkim nam jest bliski los naszej ojczyzny i tych trzech magicznych słów. Wolność, równość i demokracja. Powiedziałem bliskich, nieznajomych, dlatego że przychodzimy na te spotkania, na te spacery od ponad tygodnia, a nie znamy się. To może poznajmy się, obróćmy się w prawo i poznajmy się, przedstawmy się, powiedzcie imię swoje, skąd jesteście. Usłyszycie, zobaczycie, że tu jest Polska.
nie tylko Poznań. Zimę. Zimę. Złotki. Gmina Zły Las. Niech nikt nie pozostanie bez uścisku dłoni. Bądźmy wszyscy razem. Nie tylko dzisiaj. Od dzisiaj na zawsze. Kilka dni temu zwróciłem się do wszystkich z apelem o ustąpienie miejsca młodym. Dzisiaj chcę powiedzieć coś jeszcze, a mianowicie zwrócić się z takim hasłem do młodych i do starszych. Do starszych zapytam ich o coś, czego młodzi nie pamiętają, niektórzy nie pamiętają, a mianowicie, czy pomogą tym młodym w starcie, w nowe życie, w nowy los nowej Polski. Pomożecie? Odzew jest pomożemy. A do młodych pytanie, ogarniecie? Dziękuję bardzo i tego trzymajmy się codziennie. Szanowni Państwo, na tym chcieliśmy zakończyć część wypowiedzi, część Hyde Parkową, dlatego spróbujmy teraz jakoś zaświecić naszymi światełkami, stwórzmy ten łańcuch światła jako te wszystkie ogniwa. Kto ma palerynę, może schować parasol? Ale spokojnie, nie musimy być tacy restrykcyjni dzisiaj, prawda? I powiedzmy, że dzisiaj, nie wiem, 7 minut sobie damy, co wy na to? Dobra, to 5. Dziesięć? No to 10.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej wasi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla pani Małgorzaty Ostrowskiej z zespołu Lombard. Dla Marka Lewandowskiego, Marcina Ilukiewicza i Jarosława Weidnera z zespołu Audio Fields. Dla Pawła Swiernalisa i Szymona Siweckiego, którzy grają na co dzień jako Swiernalis. Oraz wielkie brawa Jarek Krawczyk, niezrzeszony. A teraz niespodzianka. O radości i skrobogu w kwiecie elizejskich pól, święta na twym świętym progu staje nasz natchniony ból. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy co rozdzielił los. Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Tym samym można uznać spotkanie za zamknięte. Rozchodzimy się powolutku i spokojnie. Nie wchodzimy na ulicę, staramy się wracać do domu chodnikami. Szanowni Państwo, tak jak wcześniej używałem tej metafory sportowej,
I skoro rząd zaprasza do szatni, tak samo my również musimy po prostu zebrać siły, musimy zachować to światło w sobie. Jutro proponujemy pauzę. Potrzebujemy się, ale szanowni państwo, to nie jest nasze ostatnie słowo. Musimy się przegrupować, przeorganizować i uderzyć tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby tego, o tym jednym wecie nie zapomnieć. Dlatego, szanowni państwo, ja mam nadzieję, że tutaj Andrzej Duda jeszcze się waha, jeszcze się zastanawia. Mam nadzieję, że nas widzi i słucha i żeby nie miał wątpliwości, jeszcze mu wyraźnie i głośno powtórzymy. Trzecie weto! 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 Idziemy dalej! 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 Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Szanowni państwo, pozostańmy w kontakcie, łańcuch światła, broń Boże, nie gaśnie i nie zgaśnie, dopóki wszystkie nasze trzy postulaty nie zostaną spełnione. Dlatego dobranoc, proszę obserwować nas na Facebooku, proszę być w kontakcie, reagujemy na bieżąco na to, co się będzie wydarzało w Warszawie. Uważać na to, co się wydarzy w weekend, bo wtedy planujemy wydarzenie specjalne. I chciałem powiedzieć tylko jeszcze jedno na koniec, że tydzień temu stanąłem na Placu Wolności z panią sędzią Olimpią Barańską-Małuszek i byliśmy w dwójkę. Nagłośnienie pożyczyliśmy z knajpy obok i przyszliście państwo, jesteście z nami przez cały tydzień. Dzisiaj jest nas wielu i to wszystko jest tak rozbudowane, piękne, ale jeszcze nic nie widzieliście. Także do zobaczenia, do usłyszenia, dobranoc!